Cześć! W tej chyba finałowej lekcji tego modułu chciałbym zaproponować Ci ostatnie zadanie, które polegać będzie na implementacji regulatora PID w sterowniku PLC. I o ile zapewnie się domyślasz, w kodesysie są przygotowane gotowe bloki sterujące, realizujące funkcje PID. Natomiast chciałbym uchylić Ci nieco rąbka tajemnicy: być może nie miałeś okazji konstruować własnego regulatora, a przecież to tylko równanie matematyczne. Zatem myślę, że to zadanie może Ci oprócz Utrwalenia wiedzy na temat wykonywanych operacji matematycznych, pomóc ci zrozumieć nieco jego strukturę i być może w przyszłości ułatwi dobieranie współczynników tego algorytmu. I mam tutaj już zawartych kilka informacji na temat naszego regulatora i jego algorytmu oraz zadeklarowane zmienne wejściowe i wyjściowe. Natomiast na wstępie chciałbym Ci przedstawić podstawy układów regulacji i tego, jak one współdziałają z naszymi obiektami automatyki. Wyobraź sobie, że masz zbiornik wyposażony w ogrzewany płaszcz, do którego dostarczana jest np. gorąca woda z instalacji grzewczej, a ilością tej wody steruje umieszczony na wejściu zawór analogowy. Sygnałem wyjściowym z tego naszego zbiornika jest temperatura substancji umieszczonej w jego wnętrzu, a naszym zadaniem jest taka regulacja yy, siłownikiem tego zaworu aby otrzymać zadany parametr temperatury we wnętrzu. Zatem wielkością regulowaną naszą w obiekcie jest temperatura we wnętrzu zbiornika, temperatura substancji tam umieszczonej. I to jest jedna z wielkości, która trafia na nasz regulator. Jeśli chodzi o obiekt, to jest właśnie ten zbiornik z siłownikiem, z płaszczem grzewczym, z czujnikiem w środku i parametrem wejściowym do tego naszego obiektu w układzie regulacji jest wielkość sterująca siłownikiem zaworu na instalacji grzewczej która powoduje dostarczanie ciepła do tego zbiornika. Wielkość ta sterująca jest wielkością wyjściową z naszego sterownika, z naszego regulatora, na przykład PID, gdyż oczywiście są jeszcze inne algorytmy regulacji stosowane w środowisku sterowników PLC, lecz regulator PID jest regulatorem najpopularniejszy, a regulator tego typu bazuje właśnie na uchybie, czyli Pobiera wartość zadaną, tą, którą podaje operator, np. 15 stopni Celsjusza. Natomiast w zbiorniku jest 10 stopni Celsjusza. Zatem nasz regulator otrzymuje informację, iż mamy uchyb 5 stopni Celsjusza, na podstawie czego podejmuje on reakcję odpowiednio, np. otwierając właśnie nasz zawór analogowy. Jeśli chodzi o sam regulator, to jak być może pamiętasz, nie wiem, ze studiów, czy może gdzieś indziej widziałeś takie schematy blokowe. Określająca wartość uchybu może w odniesieniu jeszcze tutaj do, do tego zdjęcia. Ta część oczywiście zawiera się jako operacja matematyczna wewnątrz naszego sterownika. Tak? Czyli ten uchyb obliczamy wewnątrz naszego programu sterującego. I ten uchyb trafia na nasz regulator PID. Regulatory PID składają się z trzech członów, czyli proporcjonalny, całkujący i różniczkujący. Które są sumowane, i na podstawie tej sumy otrzymujemy sygnał sterujący. Jeśli być może wystraszyłeś się, widząc tutaj jakieś symbole całek, różniczek i tak dalej, to okazuje się, że przy odpowiednim podejściu wcale te operacje nie są jakieś trudne do zaimplementowania w układach sterujących, i bez problemu, w ramach naszej posiadanej już wiedzy, jesteśmy w stanie to zrobić. Jak widzisz, każdy z tych członów posiada jakieś parametry wejściowe, i to są właśnie nastawy regulatora. Które zostały już zadeklarowane w naszych tutaj zmiennych, to jest ta część właśnie. No i teraz przejdźmy już do samego omówienia naszej realizowanej w środowisku kodesy z operacji matematycznej, arytmetycznej, pozwalającej na zaimplementowanie algorytmu regulacji PID. Tak jak na schemacie blokowym przed chwilą, tutaj w naszym głównym równaniu, tutaj masz główne równanie regulatora typu IND. Jest jeszcze taki podstawowy regulator ISA, możesz doczytać gdzieś o nim, na przykład w internecie. W tym równaniu mamy trzy człony, które są niezależne od siebie i które posiadają współczynniki KP, KI oraz KD. Półczynniki te odpowiadają za wzmocnienie części proporcjonalnej, całkującej i różniczkującej i składają się, tak jak w przypadku KP, jest to bezpośrednio współczynnik wzmocnienia, bardzo często spotykany jako pisany małymi KP, KI. Jest równe jednym dzielonym przez TI, tej czas zdwojenia, tutaj już nie wnikajmy w być może znaczenie tego, również doczytasz bez problemu w innych źródłach oraz TD czas wyprzedzenia. Zauważ, że tutaj w przypadku KI specjalnie zostało to zaimplementowane w ten sposób, gdyż jeśli chciałbyś w tym równaniu podstawić 1 przez TI, zrobię to w tym momencie, na żeby zobrazować Ci co się może stać. Jeżeli chciałbyś osiągnąć regulator, który jest tylko regulatorem typu P lub PD, czyli wyłączyć część całkującą, tutaj jednym z tych parametrów musiałbyś ustanowić zerem, a ta cała część równania była zerem. Jedyną taką możliwością zmiany parametru jest właśnie nastawa TI. Natomiast znajduje się ona w mianowniku równania, więc ustawiając tutaj wartość równą 0, doprowadziłbyś do dzielenia przez 0, czyli nasz program by się zatrzymał. I aby uniknąć, postanowiłem wykorzystać ten drugi wzór, który ma tutaj współczynnik KI. Zatem, dobierając współczynniki naszego regulatora, musimy pamiętać, że ten współczynnik to jest odwrotność czasu zdwojenia. Przy KD yy, mamy tutaj wprost KD równe TD, czyli czas wyprzedzenia. I jeśli chodzi o pozostałe, Elementy naszego równania U od T w naszym programie będzie oznaczało zmienną PID Output i jest to sygnał sterujący zaworu grzewczego. E od T jest to nasz uchyb, czyli różnica między setpointem, a sygnałem zwrotnym z naszego obiektu. E, jeszcze jedna rzecz, IACC będzie to akumulator całki, gdyż, całka, gdyż całkiem właśnie możemy porównać do takiego... Akumulatora, który bierze pod uwagę to, co było w przeszłości. Jeżeli uchyb ciągle występował, to ten akumulator będzie nam gromadził tę informację, że ten uchyb ciągle występuje i ciągle zwiększał wartość wa naszego sygnału sterującego. To, co mamy tutaj zapisane. To jest właśnie nasza całka bieżącej próbki. Jeżeli byś się zagłębił w tą tematykę, ja tutaj wykonałem całkowanie metodą prostokątów, czyli po prostu wyliczyłem pole powierzchni pod wykresem, biorąc obecny uchyb i mnożąc go przez czas, jaki upłynął między kolejnymi próbkami. W przypadku części różniczkującej mamy tutaj do czynienia z wyznaczeniem współczynnika nachylenia krzywej, czyli również geometryczną interpretacją różniczki która polega po prostu na wyznaczeniu niejako tangensa kąta w danym momencie wykresu. Tutaj również nie będę się zagłębiał w matematyczne szczegóły, gdyż nie o to chodzi w tym zadaniu. Poniżej mamy zadeklarowane nasze zmienne wejściowe i wyjściowe, PID input, setpoint output, trzy wartości wejściowe, które być może już znasz z innych algorytmów sterujących regulatorów PID, Wbudowanych w środowiska programistyczne. Dodatkowo mamy ograniczenie wyjścia naszego regulatora, czyli wartość minimalną i maksymalną dla sygnału sterującego. Mamy tutaj 0, 100. To już tak w nawiązaniu do naszego siłownika analogowego. Dalej mamy trzy parametry, trzy nastawy regulatora oraz czas, interwał czasowy wywoływania regulatora. Otóż regulatory PID właśnie potrzebują informacji o tym jaki czas opłynął, gdyż jak wiesz liczenie tutaj właśnie chociażby pola pod wykresem jest to właśnie liczenie wielkości urchybu razy czas przez który ten uchyb występował i ma ten parametr bezpośrednio odniesienie do interwału wykonywania naszego programu, który zaraz ustawimy, ja tutaj ustawiłem 1, czyli 1 sekundę. Dalej zmienne niejako pomocnicze, mamy zmienną Uchybu bieżącego, uchybu z poprzedniego cyklu, czyli tego uchybu, który tutaj wykorzystamy, akumulator dla naszej całki i wynik różniczkowania, żeby bardziej rozbić nasz kod i go nieco bardziej uczytelnić. Zatem, mając te informacje, możemy już przejść do wykonywania tutaj tej operacji arytmetycznej, czyli wykonywania sterowania naszym regulatorem. Coś, co jeszcze być może chciałbym, żebyś dodał do niego albo obejrzał moje rozwiązanie, to dodanie ograniczenia wyjścia, oczywiście na podstawie tutaj tych parametrów i być może zlążka układu anti-windup, czyli ograniczenia nasycenia całki, która nie pozwoli, że jeżeli tutaj osiągniemy maksa na naszym sygnale sterującym to wartość całki nie będzie stale inkrementowana gdyż jest to zjawisko niepożądane. Normalnie regulatory PID wbudowane w sterowniki PLC, mimo że jest to może niewidoczne z poziomu użytkownika, takie mechanizmy oczywiście mają zabudowane, tak samo jak bezuderzeniowe przejście między auto ręka i inne. Natomiast my tutaj budujemy swój prosty regulator, zatem jeśli chcesz podejść samodzielnie do tego rozwiązania, zapauzuj to wideo i po tym już przy długim wstępie możesz przejść do programowania. Dobra, zatem zobacz moje rozwiązanie, które rozpocznę od zmiany interwału czasowego wykonywania naszego programu, gdyż, tak jak wspomniałem, nasz regulator powinien być wywoływany co określony interwał czasowy. Mamy tutaj to zdefiniowane. I jako że posłużymy się przykładem naszego grzania zbiornika, a procesy temperaturowe z natury są procesami wolnozmiennymi, zatem tutaj jednosekundowy interwał w zupełności wystarcza. Wejdziemy w ustawienia naszego tasku i w polu interwału zmienimy tutaj na 1000. Pozostawiamy oczywiście wartość cykliczne. 1 sekunda, 1000 milisekund w znaczeniu tak. Zamykamy. I możemy zacząć programowanie, a te chciałbym rozpocząć od wyliczenia uchybu, gdyż, jak widzisz, w naszym równaniu występuje on wielokrotnie, więc nie chciałbym tej samej wartości w naszym sterowniku wielokrotnie obliczać, gdyż niepotrzebnie obciążyłoby to nasz sterownik. Zatem wyliczymy go tutaj. Odejmowanie wartość zadana, wartość wejściowa, przepraszam, y będzie odejmowana od wartości zadanej. I te wyjście przypiszemy do naszego uchybu. Tutaj jeszcze może kwolić woli ścisłości zmienię na literkę t, małą. Mamy obliczony nasz uchyb. Teraz możemy przejść do wyliczenia reszty naszego równania arytmetycznego. Jak widzisz, to są to trzy człony, które są sumowane yy, i w każdym z nich występuje mnożenie przez współczynnik, zatem te mnożenie z tym głównym dodawaniem wykonamy na końcu. Na razie obliczymy tutaj te człony pośrednie. Zatem dodamy sobie kolejny blok. Będzie nim tutaj dodawanie. Wykorzystamy R I A -C -C, czyli do R I A -C -C, naszego akumulatora dodamy mnożenie. Uchybu z naszym czasem. Tutaj zauważ, że w tej części właśnie wykorzystamy metodę prostokątów, wyliczając całkę naszego uchybu, czyli po prostu w znaczeniu interpretacji geometrycznej jest to pole pod wykresem. Takim zwykłym wykresem x, y, gdzie na x mamy czas, na y mamy nasz uchyb. I teraz te wyjście przypiszemy ponownie tutaj do naszego akumulatora. Mamy wartość akumulatora plus uchyb, i później te wyjście będzie całe mnożone. Natomiast w następnym cyklu wykorzystamy je po prostu jako tą wartość składową. Zatem wszystko wygląda OK. W kolejnej linii dodamy kolejny blok. Tym razem będzie to blok dzielenia. Tutaj mamy nasz czas. Czas oczywiście zakładamy, że nigdy nie będzie zerem, gdyż to jest niemożliwe w układach regulacji, w układach mikroprocesorowych. Zawsze nasze wykonanie programu ileś trwa i jedynie nasza pomyłka może doprowadzić, że tu będzie wartość 0. Natomiast u góry umieścimy odejmowanie, tutaj dodamy r, e od t, a tu e od t -1, które w swoim programie oznaczyłem tak. Wartość przypiszemy do naszego akumulatora rdacc. Dzięki czemu mamy wykonane tutaj obliczenie części całkującej tak, w tej linii i różniczkującej niżej. Możemy już dodać nasz sumator. Potrzebujemy na nim trzech wejść, w których wykorzystamy tutaj na wejściach trzy bloki mnożenia. Będziemy mieli RKP. Mnożone przez uchyb, czyli wartość tą. Na kolejnym wejściu będziemy mieli RKI, mnożone razy nasz akumulator. I na trzecie wejście część różniczkująca, czyli RKD. I ten wynik zróżniczkowania, czyli RDACC. Wartość tej operacji możemy przypisać już do naszego wyjścia regulatora, czyli RPID Output, dzięki czemu właśnie zrealizowaliśmy to równanie. Jeszcze nasz program, tak jak mówiłem, powinien zawierać ograniczenie wyjścia regulatora. I tutaj możemy posłużyć się blokiem, który znajduje się w sekcji Oder Operators limit, weźmiemy rpid output max, tutaj mamy na pierwszym wejściu min, więc zmienimy go nieco. Dalej mamy r output i r output max, a wyjście oczywiście przypisujemy do tej samej zmiennej, czyli r output. Nie potrzebujemy tutaj kontaktu, niech będzie to całkowicie cały czas wywoływana. Instrukcja. Oczywiście powinniśmy jeszcze dodać jedną rzecz, o której tutaj zapomniałem. Prosty blok przeniesienia, który zapewni nam, że wartość aktualna uchybu, o ta zostanie zapamiętana w naszym programie sterującym jako ta z poprzedniego cyklu programowego. Czyli w pierwszym cyklu programowym wartość RE od t minus 1 będzie 0. Natomiast w następnym już będzie miała tą wartość, która była obliczona tutaj. Zatem będziemy ciągle pamiętali tą wartość uchybu z cyklu poprzedniego. Tak? W ten właśnie oto sposób zrealizowaliśmy tutaj już w pełni funkcjonalny algorytm. Brakowało tej części właśnie przepisania uchybu. Mamy ograniczenie wyjścia regulatora i teraz jeszcze musimy dodać ograniczenie naszego akumulatora całki czyli musimy spowodować, że nasze wyjście te całkujące tutaj ta funkcjonalność, jeżeli nasz regulator osiągnie 100% lub 0%, nie będzie dalej jakby poza te granice wychodzić. Natomiast te granice nie są stałe. To nie jest te 0 i 100%, czyli to nie jest ten pid output min i max, tylko zależą one od nastaw i od sytuacji w danym obiekcie regulowanym. Zatem trzeba to zrealizować nieco inaczej. Wykorzystamy tutaj fakt zatrzymania akcji całkowania, jeżeli nasz regulator osiągnie swoje maksimum. Dlatego teraz dodamy tutaj jeszcze jeden blok na wyjściu, którym to blokiem będzie blok selektora. To oczywiście nam tutaj nie jest potrzebne, więc wytniemy i wklejmy to na właściwe miejsce, na pozycję pierwszą. To również nam tu nie jest potrzebne, jest potrzebne nam tutaj. A tutaj dołożymy blok yy, funkcji logicznej OR, na którego wejście będą trafiały dwa bloki logiczne AND. I zobacz, jeżeli ja teraz skopiuję ten blok i umieszczę tutaj, to nasz program sam automatycznie zawinął to do takiej postaci graficznej, a my jeszcze skopiujemy to. Tutaj wkleimy blok porównania eq. Natomiast na dole potrzebujemy bloku greater equal. Tutaj będziemy porównywać uh, PID output, PID output, kopiuj. Jeżeli nasz PID output jest równy PID output max oraz nasz błąd jest większy od zera, to przesterujemy tutaj. I analogicznych instrukcji potrzebujemy tutaj, z tym, że tu zmienimy na minimum, a ta funkcja zostanie zamieniona na less equal. Czemu tutaj dodałem aż tyle warunków, Otóż chodzi o to, że jeżeli byśmy dodali tylko warunki tego, że nasze wyjście jest większe od zera lub mniejsze od zera, to to działałoby poprawnie jedynie dla regulatora w postaci PI lub ID, PID, jeżeli jeden z członów powodowałby niejako wyrwanie tego regulatora z wartości minimalnej lub maksymalnej. A my dodając tutaj właśnie informację o uchybie, jeżeli nasz Uchyb będzie większy od zera, czyli nasz regulator będzie chciał jeszcze iść w nieskończoność, a tymczasem już osiągnął swoje maksimum. Przełączymy się na to wyjście, czyli nie będziemy inkrementować. I to samo w drugą stronę. Jeżeli nasz regulator osiągnie minimum, a uchyb będzie jeszcze dalej mniejszy od zera, czyli nasz regulator chciałby zejść w dół, również się przełączymy. W innych przypadkach będziemy tutaj akumulowali. Oczywiście tutaj powinniśmy jeszcze przywrócić wartość naszego uchybu zawartości min max naszego regulatora odpowiada ten bloczek próbujemy to wgrać na sterownik rozwiniemy uruchomimy i możemy zasymulować że nasz regulator został zadany setpoint na przykład 20 stopni pamiętaj że tutaj już mamy wpisane współczynniki w tym momencie jest to regulator typu y, pi wartość zadana jest równa wartości wejściowej, zatem nasz regulator nie podjął żadnego działania. Jeśli natomiast wpiszemy tutaj, to widzimy, że nasze wyjście zaczyna powoli rosnąć zgodnie tutaj z dobranymi parametrami i naszym równaniem. Zobacz tylko, że w akcji całkującej tutaj nie mamy już 100, już mamy 300, czyli wielokrotnie przekroczyliśmy ten nasz maksimum i to wynika właśnie z dobranych parametrów. Jeżeli wpisze, wpisalibyśmy tutaj 10 stopni Celsjusza, to zauważ, że nasza temperatura będzie teraz dużo wolniej rosnąć niż rosła przed chwilą. I analogicznie zbliżając się wartością zadaną, ponownie spowodujemy, że będzie ona bardzo wolno rosła. Przetestujemy jeszcze tutaj wpisując na przykład nie wiem, 90 stopni Celsjusza. Jak zachowa się nasz regulator przy wartości maksymalnej? Widzicie, on tu rośnie dość powoli. Moglibyśmy go przyspieszyć, yy, chociażby tutaj wpisując 0.07, tak, czyli będzie już szybciej. Od razu niemal osiągnął akurat przy zmianie tych parametrów setkę. I widzimy, że nasz warunek w kodzie, czyli mamy setkę i nasz uchyb jest dodatni. Zatem my nie chcemy, żeby nasza całka już rosła. Jeśli natomiast, nawet jeśli tutaj wyłączymy akcję proporcjonalną, tak, wpiszemy tutaj wartość e, kp0 i ruszymy nasz regulator, gdyż na przykład e, zmieniliśmy setpoint na 17 stopni Celsjusza. Zauważ, że powoli, ale zaczyna spadać nasz właśnie tutaj akcja całkująca jeżeli troszkę jeszcze bardziej tutaj zmienimy nasz regulator szybciej zaczyna zjeżdżać tam była bardzo duża różnica on minimalnie wyskoczył poza ten zakres tu dlatego tutaj mamy w dalszym ciągu tą setkę na odpucie była bardzo duża różnica weźmiemy dajmy na to 60 i widzimy, że nasz regulator zaczyna reagować, zjeżdżać odpowiednio z, tym, z wartością na wyjściu, z wartością sterującą. Oczywiście tutaj bardzo mocno skaczemy tymi wartościami i jeżeli by był to rzeczywisty obiekt, nie byłoby aż tak dynamicznych zmian, chyba żeby był to tak bardzo dynamiczny obiekt. Niemniej wtedy by trzeba było odpowiednio do niego dobrać właśnie e, nastawy, dzięki którym by on w sposób akceptowalny zachowywał się, w akceptowalny sposób działał. Mam nadzieję, że udało Ci się tutaj zrealizować to zadanie, gdyż tematyka regulatorów PID jest bardzo powszechna w sterownikach PLC, bardzo często są one używane, e, dlatego warto znać zasadę ich działania, chociażby ogólną, i wiedzieć, jakie kryją się operacje matematyczne wewnątrz tych gotowych bloczków, których używamy po prostu przeciągając i upuszczając biblioteki, gdyż sam blok wymaga również wystrojenia, aby spełniać wymogi danej aplikacji. Dlatego być może warto byłoby ten program zaimplementować na przykład w takiej wersji, w jakiej zrobiłem to ja i potestować różne nastawy, popatrzeć jak zachowują się zmienne wewnątrz tego programu, co na pewno przełoży się w przyszłości na ułatwione zadanie doboru do jakiegoś obiektu. Ja w swoim zadaniu zauważyłem, że zastosowałem regulator typu PI, gdyż on jest bardzo często spotykany właśnie do obiektów temperaturowych. Ogólnie mam wrażenie, że to jest najczęściej spotykany typ regulatora w automatyce przemysłowej, budynkowej, zatem tym bardziej właśnie warto go poznać. A teraz bardzo dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do kolejnych lekcji. Do zobaczenia!